Witam Cię bardzo serdecznie. To jest 118 odcinek podcastu Dietetyki opartej na faktach, gdzie bazując na dowodach naukowych staram się przedstawić wiedzę z zakresu żywienia i suplementacji w sposób jak najbardziej przystępny i praktyczny. Żywność z czasem może się psuć, tracić swoje walory smakowe, zapachowe, może ulegać różnym procesom, które są związane czy to z obecnością drobnoustrojów, czy procesami enzymatycznymi. Zwyczajnie może stawać się niezdatna do spożycia. W wielu produktach mamy podane daty, czasem ich nie mamy, ale widzimy, że na żywności zaczyna się coś pojawiać lub coś jest po prostu nie tak. W dzisiejszym odcinku opowiem o psuciu się żywności, niebezpieczeństwach z tym związanych oraz o datach ważności produktów spożywczych. Krótko, konkretnie i na temat. Co trzeba wiedzieć, a czasami nie jest to takie oczywiste. Zapraszam do materiału. Proces psucia się żywności jest konsekwencją zachodzących zmian w trakcie jej przechowywania i przetwarzania. Są to różne procesy, m.in. utleniania witamin, jełczenia tłuszczów, wysychania, zbrylania, dojrzewania, kiełkowania. Wszystko zależy od konkretnego produktu. Do tego dochodzą nam też te procesy mikrobiologiczne, te charakterystyczne, często związane z pleśnią czy fermentacją. Żywność ogólnie można podzielić na łatwo psującą się, mniej podatną na zepsucie i trwałą. Wpływa też na to szereg czynników, m.in. skład chemiczny, kwasowość, obecność substancji konserwujących, obecność drobnoustrojów czy zawartość wody. To ma duże znaczenie, ta zawartość wody. Im jest jej więcej, tym szybciej przebiegają reakcje chemiczne i szybciej rozwijają się drobnoustroje. W XXI wieku mamy wiele metod konserwowania żywności, natomiast wiele z nich zależy od producentów. Mniej od konsumentów, a jednak na tych drugich, czyli na nas wszystkich w zasadzie chce się skupić. A więc co możemy zrobić, żeby ustrzec się przed psuciem żywności? Po pierwsze, przy produktach spożywczych etykietowanych warto czytać etykiety i stosować się do zaleceń, na przykład warunków przechowywania. Na opakowaniu znajdziemy też najczęściej datę ważności. Będzie to data minimalnej trwałości lub termin przydatności do spożycia. To dwie zasadnicze różne rzeczy i dobrze jest je rozróżniać w praktyce. W zasadzie same nazwy dużo już mówią, ale warto doprecyzować. Data minimalnej trwałości to data, do której dany środek spożywczy zachowuje swoje szczególne właściwości pod warunkiem jego właściwego przechowywania. Najczęściej spotykamy się wtedy ze sformułowaniem najlepiej spożyć przed, po którym pojawia się przeważnie dość odległa data. Chodzi więc o minimalny okres, przez który produkt będzie zdatny do spożycia. Dotyczy to m.in. suchych produktów, takich jak makaron czy kasza, produktów puszkowanych, mrożonych czy suszonych. Drugie, z czym możemy się spotkać, to termin przydatności do spożycia. Jest to data, po upływie której zjedzenie produktu może powodować konsekwencje zdrowotne. Jest poprzedzona określeniem należy spożyć do. Dotyczy to m.in. mięs, produktów mlecznych czy różnych gotowych dań trzymanych w chłodniach. Więc co gdy produkt przekroczy datę na opakowaniu? Przy dacie minimalnej trwałości jest niemała szansa, że po jej przekroczeniu, jeżeli produkt był oczywiście dobrze przechowywany i nie wykazuje żadnych cech zepsucia, wciąż nadaje się do spożycia. Potencjalnie jego smak, tekstura czy zapach mogą nie być idealne, ale jest to najczęściej produkt zdatny do spożycia. Tymczasem termin przydatności do spożycia nie powinien być przekraczany, bo istnieje duża szansa, że pojawi się ryzyko zdrowotne, nawet jeżeli zapach i wygląd nie sugerują jeszcze zepsucia. Lepiej nie ryzykować. Mogą namnożyć się drobnoustroje i w związku z tym ryzyko zatrucia pokarmowego po prostu wzrasta. Zatem w skrócie, gdy termin przydatności do spożycia został przekroczony, produkt należy wyrzucić. Natomiast gdy data minimalnej trwałości została przekroczona, produkt warto ocenić organoleptycznie, wygląd, zapach i smak. Jeżeli nie wykazuje żadnych cech zepsucia, można zdecydować się na jego spożycie. Co też ciekawe, są wyłączenia, gdzie nie stosuje się w ogóle daty minimalnej trwałości, m.in. dla świeżych warzyw i owoców, soli, cukru czy octu. Ale idąc dalej, sprawa też trochę inaczej się ma, gdy produkt otworzymy. Produkt w otwartym opakowaniu należy używać tylko tak długo, jak zaleca producent. O tym też znajdziemy informacje na opakowaniu, więc warto te opakowania
czytać. I w tym miejscu jeszcze dodam, że zawartość konserw w puszkach po otwarciu też należy wyjąć z puszki do innego naczynia i spożyć w ciągu 48 godzin. To też ważny szczegół, więc gdy ktoś z konserw korzysta, to warto o tym wiedzieć. No dobra, a teraz temat pleśni, bo mimo że mam wrażenie, że często się o tym mówi, wciąż wiele osób niekoniecznie odpowiednio podchodzi do żywności spleśniałej, być może nie wiedząc, jakie są konsekwencje. I oczywiście nie mam na myśli tu kontrolowanego zastosowania pleśni w produkcji żywności, m.in. do serów, dojrzałych mięs czy jakichś tam różnych produktów kuchni azjatyckiej, ale chodzi o ich obecność w żywności w warunkach niekontrolowanych w kontekście psucia się żywności. Przede wszystkim, jeżeli na produkcie zobaczymy pleśń, bezwzględnie wyrzucamy produkt w całości. To łatwa do zapamiętania zasada i nawet nie ma się nad czym zastanawiać. Pleśń wytwarza mykotoksyny, m.in. alfa-toksyny czy patulinę, czyli toksyny, które są substancjami rakotwórczymi i mutagennymi. Są one właściwie niewidoczne i niewyczuwalne, a wówczas znajdują się, to bardzo ważne, w całym produkcie. To, co my widzimy jako pleśń na produkcie, to tylko taki szczyt góry lodowej. Odkrojenie czy oderwanie części produktu to bardzo szkodliwa praktyka. Mykotoksyny najczęściej występują w niewłaściwie przechowywanych zbożach, nasionach roślin strączkowych, orzechach, przyprawach czy suszonych owocach. Przy zakupie tego typu produktów warto sprawdzać, w jaki sposób są przechowywane w sklepie. Na przykład, czy opakowanie jest suche, czy jest szczelne, czy nie ma śladów jakichś uszkodzeń. Produkty szczególnie narażone na rozwój pleśni najlepiej kupować jest na bieżąco i nie robić dużych zapasów. Głównie mam tutaj na myśli orzechy, peski czy przyprawy, bo często je kupujemy w dużych ilościach i niekiedy bardzo długo przechowujemy. Dobrze jest też wybierać jakieś takie opakowania jednostkowe, nie na wagę, czy bardzo duże, które wiemy, że szybko nie zjemy. Jeżeli mamy podejrzenia co do konkretnego produktu, na przykład zmieniony smak, zapach czy wygląd, bezpiecznie jest to wyrzucić w całości. A więc cały bochenek chleba, cały owoc, cały jogurt. Praktycznie zawsze pojawia się wtedy myśl, że szkoda, że marnowanie żywności, ale zdrowie jest zdecydowanie ważniejsze. I dodam z takich rzeczy nieoczywistych, że o ile na pieczywie, owocu, produkcie mlecznym i tym podobne pleśń zauważymy dość łatwo, to większy problem może dotyczyć przypraw, które trzymamy w szafkach bardzo długo, czasami wiele lat, i to jeszcze nierzadko w miejscach wystawionych na wilgoć i ciepło w kuchni. W takich produktach niełatwo zaobserwować pleśń, a mykotoksyny mogą się w nich rozwijać. Dobrze jest więc, tak jak mówiłem, starać się zużywać na bieżąco, jeżeli mamy jakieś przyprawy od wielu lat i to przechowywane właśnie w takich niekorzystnych warunkach, to może być niestety źródło mykotoksyn. No dobrze, jeszcze krótko o metodach utrwalania żywności, głównie jeżeli chodzi o warunki domowe, to mam na myśli tutaj obróbkę termiczną i mrożenie. Mikroorganizmy namnażają się bardzo szybko, jeżeli żywność przetrzymywana jest w temperaturze pokojowej. Podczas przechowywania żywności w temperaturze poniżej 5 stopni lub powyżej 60 stopni namnażanie mikroorganizmów jest wolniejsze lub nawet wstrzymane. Natomiast niekiedy sądzi się, że przez taką obróbkę termiczną to ta trwałość jest nie wiadomo jak wydłużona. Prawda jest taka, że gdy przygotujemy jakiś gorący posiłek, to później przechowywanie go w temperaturze pokojowej przez dłuższy czas też może być niebezpieczne. Wręcz zaleca się, że ugotowana żywność może znajdować się w temperaturze pokojowej tylko do 2 godzin. Więc gdy przygotowujemy na przykład obiad na 2 dni, warto zadbać o to, by dość szybko produkt schłodzić i przechowywać w lodówce, a przed podaniem takich gotowanych potraw utrzymywać wysoką temperaturę powyżej 60 stopni. W kontekście natomiast mrożenia, mrozić można prawie wszystko. Wyjątkiem są niektóre produkty, które mogą znacząco stracić, na przykład w kontekście właściwości organoleptycznych. Na przykład niektóre warzywa i owoce, czy produkty z dużą zawartością tłuszczu. Wyjątkiem są też produkty w puszkach, ale po wyciągnięciu z puszki można już takie produkty mrozić. Produkty przeterminowane, co logiczne, też nie mrozimy, i produkty wcześniej rozmrażane. O tym często się mówi i tu z jednej strony również chodzi o właściwości organoleptyczne, walory smakowe, ale przede wszystkim o obecność mikroorganizmów. Podczas mrożenia niektóre z nich giną, a niektóre przechodzą w stan uśpienia lub wytwarzają przetrwalniki. Po rozmrożeniu mikroorganizmy, które przeszły w stan uśpienia czy przetrwalniki, uaktywniają się i zaczynają się intensywniej rozmnażać. Jeżeli dany produkt ponownie zamrozimy i rozmrozimy, to jego spożycie może po prostu doprowadzić do zatrucia
pokarmowego. Ogólnie jednak naprawdę sporo rzeczy można mrozić, nie tylko takie rzeczy, które kupujemy z zamrażarek w sklepie, ale też pieczywo, ciasta, zupy, gotowe dania i tak dalej. Ale czas przechowywania produktów mrożonych też nie jest nie wiadomo jak nieskończony, a zdarzają się sytuacje, że coś trzymamy przez wiele lat, a nawet o tym zapominamy. Mięso czy ryby na przykład lepiej jest trzymać maksymalnie do kilku miesięcy. No dobra, mam nadzieję, że ten odcinek okazał się wartościowy, a ja się już żegnam. Do zobaczenia, do usłyszenia już niebawem. Hej!